Cześć! Witam na kanale Na Pomoc Borodaszowi. Zapraszam do obejrzenia kolejnego pasjonującego filmiku. A dzisiaj przedstawię wam set z serii LEGO Creator. Jest on ośmioplusowy o numerze katalogowym 31148 przedstawiając taką oto wrotkę. Możemy zbudować także boomboxa oldschoolowego i deskorolkę oldschoolową. Z tyłu na pudełku mamy przedstawione co możemy zbudować w dużej wersji, a także informacje że możemy stworzyć własne wzory na boku tej wrotki. Zatem zobaczymy, z ilu składa się worków. Oczywiście, opakowanie. O, widzę, że Lego zadbało o ekologię. I są woreczki nieplastikowe, tylko woreczki tekturowe. Zatem jeden worek, drugi worek, jedna instrukcja druga instrukcja i instrukcja główna, najgrubsza z naszą piękną wrotką retro z tyłu zaprezentowane jeszcze sety z serii LEGO Creator Fola tegoroczna, ten aparat posiadam, bardzo mi się podoba w stylu retro. No i wrotkę teraz też posiadam, i tylko te sety wpadły mi szczególnie w oko, chociaż podoba mi się oprócz aparatu i wrotki także żyrafa jest fajna. Smok Czarowany oraz te kwiaty w koneczce. Zatem teraz zobaczmy w ilu krokach zbudujemy naszą wrotkę. Papier instrukcji cienki niestety, a w krokach 95 zbudujemy wrotkę. To w takim razie co, ja zabieram się za budowanie, a my widzimy się za chwilę. Już jestem po budowie naszej wrotki dla was, chwila dla mnie nieco dłużej. A to z takiego powodu, że... Posiadam niestety niedowład prawostronny i układałem jedną ręką, więc to trwało dłużej, ale modelik bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Jak rozwiązali sprawę z tymi snurowadłami, oczywiście tu są elementy technik. Zastosowane do środka buta, możemy zajrzeć też wszystko elegancko zrobione. Wszystko elegancko i się trzyma naprawdę solidny bucik. Tutaj można było skastomizować, czego ja nie robiłem, ponieważ tak uważam, że jest fajnie. Podoba mi się ten model buta. Żadną techniką specjalną nie, bu nie był budowany. Ładnie wytajlowany. Fajne te różowe opony. Pod spodem to wygląda tak, nic specjalnego. Ja polecam ten model i wystawię mu cenę 8 na 10 tak samo zresztą jak czaszka Tyrannosaur, także dostała. 8 na 10 Chciałbym powiedzieć teraz o konsekwencji Lego ponieważ pierwszy worek jak otwierałem ten papierowy no to otworzyłem go dobrze ale jak drugi worek otwierałem Kopertę w zasadzie papierową, to moim oczom ukazały się najdrobniejsze elementy w foliówkach, to znaczy w woreczkach foliowych. Przez to niekonsekwencja LEGO. Sami ocencie, czy to jest dobre, czy niedobre. Ja w każdym razie dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i życzę znośnego. Cześć.